co to znaczy pielęgnować talent? To między innymi sprawić, by ktoś chciał robić coś lepiej, wiedzieć coś więcej. Podobno nic nie udaje się bez żmudnych ćwiczeń i ciężkiej pracy. Ale przecież ta praca może stać się zabawą. To najlepszy sposób poszerzenia wiedzy, także tej, której na próżno szukać w podręcznikach. Swoją drogą trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby doskonalić coś, co na przykład pozornie w codziennym życiu nie przyda się, chociaż kto wie. Witam na warsztatach papierniczych w Rakszawie. Agnieszka Rzepka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Zaprosiliśmy tu grupę z Gliwic. Wszystko to dzięki pomysłowi dotyczącemu rozwoju papiernictwa na terenach rakszawskich w dawnych, dawnych wiekach. A projekt został dofinansowany w ramach programu Działaj Lokalnie 6 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Duża grupa dzieci, 40-osobowa, została podzielona na trzy. Między innymi jedna z grup pisze gęsim piórem na kartkach czerpanego papieru. A z reguły tak to dzieci robią, że piszą swoje imię i nazwisko. Jesteśmy z żołyni, szkoły podstawowej numer 1. Macie takie certyfikaty z imieniem i nazwiskiem. Co one oznaczają, te karteczki? To jest tak jakby nasza wizytówka. To było pisane piórem z gęsi. Trudno jest pisać piórem gęsim? No trochę trudniej niż normalnym długopisem. Ja zrobiłam dwa kleksy. O, tu jest ładnie napisane. Wykaligrafować nie jest prosto. Tak, to takie wyzywawcze, tak, żeby to tak napisać tak dokładnie. Trzeba się namęczyć. Następnie już taką podpisaną kartką dzieci przechodzą do kolejnego stanowiska, gdzie osoba lakuje tą kartkę papieru i przybija pieczęć. Ta pieczęć jest bardzo charakterystyczna, bo na niej zaznaczony jest herb Rakszawy, mianowicie rak. Teresa Sznura. Mamy rozgrzewa tutaj, pani lak. Tak, w lakownicy i później mamy tutaj wyjątkowe zdarzenie, bo mamy oprócz naszej firmowej pieczęci, mamy pieczęć tutejszą. Dzieci mają autentyczną pamiątkę miejscową. Ja panią poproszę o wyjaśnienie, co dzieje się tutaj na tym stanowisku. To jest metoda japońska barwienia w zasadzie tkanin. Metoda wymyślona, żeby barwić tkaniny jedwabne. Długo utrzymywana w tajemnicy, a jak widać bardzo prosta. Proszę, dziecko sobie daje radę. Kropi się farbę, wykorzystując napięcie powierzchniowe. Farba zostaje częściowo na powierzchni. Kładzie się na to papier, bo my barwimy papier, a nie tkaninę. I wychodzą wzory zupełnie nieoczekiwane, właśnie różne plamki, różne układy. To jest trwałe barwienie? To jest trwałe barwienie. Ten sposób barwienia i takie papiery wykorzystywano do środkowych wkładek między okładkę a tytułową stronę książki. Przy tym stanowisku krąg dzieci otacza pana, który co pokazuje? Który pokazuje, w jaki sposób czerpie się papier. Rączki mokre, ale teraz będziesz miała swoją kartkę. Tak. Moje nazwisko Jan Sznura, jestem z firmy Art Papier z Gliwic. Widzę tutaj taką dużą beczkę, w której jest woda. Co tam jeszcze oprócz tego jest? To jest wodny roztwór celulozy i właśnie z tego się robi papier czerpany. O, za dużo. W warunkach prawdziwych to tutaj cały czas chodzi wiatrak, który miesza tą pulpę, tak żeby ona była raz bardzo dobrze rozdrobniona, a dwa, żeby była jednorodna. No, tu jest prawie idealnie. Starałam się, pomieszałam wcześniej, żeby to było dosyć dużo celulozy, tak? Ramka z sitkiem służy właśnie do nabierania tej pulpy. Następnie przekłada się to na przekładki filcowe, a następnie wsadza pod prasę, żeby pozbyć się nadmiaru wody. Po wyciągnięciu spod prasy ta kartka już ma kształt i format. Pozostaje ją tylko potem wysuszyć, ewentualnie uprasować i nadaje się do użytku. Czy domowym sposobem można sobie przygotować taką pulpę? Zastępczo stosując jakieś inne artykuły papiernicze zawierające maksymalnie dużo celulozy. Chusteczki higieniczne. Papier toaletowy też? I jeżeli dobrej jakości, to tak. Powiedzcie, czy to ciekawe były zajęcia dla was? Tak, były bardzo ciekawe. Nauczyliśmy się robić papier. Mi się wydaje, że warto było. Dlatego, że takie ciekawe to jest, gdy się to tak zrobi, tak ta pieczęć jest fajna i tak w ogóle. Mi się wydaje, że było fajnie, bo można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Mi się bardzo podobała ta pieczęć, co pani nam robiła. To jest ciekawa historia.